Na obchody Narodowego Święta Niepodległości przewidziano w tym roku wiele uroczystości. Poranna msza święta została odprawiona z udziałem wojskowej asysty honorowej, a także chóru Echo. Wszyscy zebrani w kościele udali się po niej na rynek główny, gdzie odbyła się coroczna uroczystość patriotyczna, a w tym samym czasie można było zwiedzać grudziącką cytadelę. Puentą dnia był koncert szopenowski w wykonaniu Pawła Kamasy i Teresy Budzisz-Krzyżanowskiej. Szanowni Państwo, za chwilę rozpocznie się uroczystość Narodowego Święta Niepodległości. Kompanię honorową na dzisiejszą uroczystość. Panie pułkowniku, komendant garnizonu Grudziądz, major Makowski, melduje pododdziały gotowe do obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Serdecznie wszystkich Państwa zgromadzonych na dzisiejszej uroczystości Narodowego Święta Niepodległości. Szczególnie gorąco witam posłów na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pana Janusza Dzięcioła i Tomasza Szymańskiego. Gorąco witam i serdecznie obywateli honorowych naszego miasta, księdza infułata Tadeusza Nowickiego i profesora Szachnitowskiego. Historii Narodu Polskiego. Dzień, w którym po 123 latach odzyskaliśmy niepodległą Polskę. 11 listopada 1918 roku nasi przodkowie osiągnęli swój największy cel. Wolność dla siebie i kolejnych pokoleń. Niepodległość Rzeczypospolitej. Mieszkańcy Grudziądza, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Stajemy dziś do niepodległościowego apelu pamięci na grudziąckim rynku przed pomnikiem żołnierza polskiego, aby uczcić wszystkich, którzy walczyli o niepodległość. O orderach i odznaczeniach oraz w związku z rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie nazwy wstążki okuć oraz wzorców rysunkowych gwiazdy Afganistanu i gwiazdy Iraku na wniosek Ministra Obrony Narodowej za nienaganną służbę w polskich kontyngentach wojskowych za granicami kraju oznaczony zostaje gwiazdą Afganistanu starszy szeregowy rezerwy Wiśniewski Michał. Podpisał marszałek Sejmu wykonujący obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorz Schetyna. Wiązankę składają przedstawiciele Koła Związku Sybiraków. Składają przedstawiciele Związków Kombatanckich.